Cześć Wam, miałam dzisiaj dla Was nagrywać ulubieńców roku 2013, tą kategorię pielęgnację, ale mam tak strasznie dużo produktów na wykończeniu. Zwlekałam z nagraniem demka, ale teraz już mam po prostu całą siatę pełną i chciałabym się tego pozbyć, bo to stoi koło mnie, koło biurka, przy którym pracuję, mnie drażni tylko i wyłącznie, więc może zróbmy sobie denko, które może być trochę długawe, ale postaram się streszczyć. Pierwszy produkt, który zużyłam dosłownie dzisiaj rano, po prysznicu go rozcięłam, wyciągnęłam wszystko, co tu było. To jest balsam z Victoria's Secret i on jest o zapachu Coconut Passion, to jest wanilia i kokos. Pojemność tego balsamu to jest 200 ml. Ja już kiedyś Wam o tym produkcie wspominałam, chyba w jakimś takim filmie o zapachach czy o czymś takim. W każdym razie tak. Zapach jest bardzo intensywny. Ja go dostałam w komplecie razem z mgiełką do ciała. Zapach jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny. Jeżeli nasmarujemy się takim balsamem, jeszcze do tego spsikamy mgiełką, to właściwie mamy efekt perfum przez cały dzień, takich lekko uwalniających się ze skóry. Niestety, albo niestety, cena w Polsce takiego balsamu plus mgiełki do ciała tej dużej, to jest praktycznie cena perfum, dlatego że taki balsam zdaje się kosztuje 70 czy 79 zł, coś takiego. I tyle samo kosztuje mgiełka, więc to jest bardzo duże. Ja to, tak jak mówię, dostałam w prezencie. Używałam to bardzo długo, dosłownie chyba z rok, dlatego że to, jak mówię, ma tak intensywny zapach, że ja często po prostu nie chciałam, żeby on, ten balsam mi przebijał spod innych perfum, które chciałam użyć i które może niekoniecznie były kokosowe. Ale ja ogólnie uwielbiam zapach kokosowy, więc jeżeli będziecie chciały kupić komuś taki luksusowy prezent albo będą jakieś wyprzedaże w Victoria's Secret, wiem, że teraz były po świętach, nie wiem czy jeszcze są, albo będziecie miały okazję w Stanach czy ze Stanów zamówić, to na pewno Wam polecam. To jest fajny produkt, nawilżający, dobrej jakości i to jest produkt i do rąk, i do ciała, więc taki podwójny. To jest 200 ml. Kolejny balsam. W ogóle jednym z moich postanowień noworocznych było, słuchajcie, regularne, najlepiej codzienne balsamowanie się. Także w moich denkach będzie dużo balsamów, bo ja mam w domu dużo balsamów i muszę je pozużywać. Dobrze mi idzie. Drugi to jest miniaturka z Bath & Body Works, to jest Warm Vanilla Sugar i to jest ta wersja taka travel size miniaturka. One kosztują w regularnej cenie 17,99, nie wiem czy nie podrożały czasem teraz. Cena jest moim zdaniem zaporowa, dlatego że to jest tylko 88 ml, za te pieniądze to już spokojnie można kupić jakieś naszej polskiej firmy fajny duży balsam. Natomiast to jest, wydaje mi się, fajny produkt do wzięcia właśnie w podróż. On nawilża, owszem, ale nie jest to jakieś fenomenalne nawilżenie. Jest dość porównywalny do tego z Victoria's Secret. Te są może troszeczkę bardziej nawilżające. Jest to na pewno fajny produkt dla osób, które się uzależnią od jakiegoś zapachu z Bath & Body Works. Ja może uzależniona nie jestem, ale uwielbiam ten zapach Warm Vanilla Sugar. Mam i wodę toaletową, czy perfumowaną, nie wiem co to jest. Mam i mgiełkę, mam świecę w tym zapachu, mam wtyczkę do kontaktu. Może jednak jestem uzależniona. One bardzo często są w różnych promocjach, na przykład kup dwa, weź trzy, kup jeden, drugi za połowę ceny, kup trzy, weź dwa, następne i tak dalej. I wtedy wydaje mi się, że może to się całkiem opłacać, natomiast cena jest i tak dość wysoka. Tyle w tym temacie. Może jeszcze kiedyś sobie kupię jakiś balsam z Bath & Body Works, ale nie, na tą chwilę nie planuję. O tak, może jak będę ze Stanów zamawiać i za małe pieniążki. Kolejna rzecz to jest żel do mycia twarzy, biały jeleń, drugi, który zużyłam z tej firmy, czyli z Poleny. Ten był z oczarem virginijskim i to był żel głęboko oczyszczający, niby do cery tłustej i trądzikowej ze skłonnością do alergii, hipoalergiczny właśnie. I to jest produkt, który między innymi też ma zmywać makijaż. Nie mogę tu tego znaleźć, ale tak mi się wydaje, że to było, że tu gdzieś tu na opakowaniu było napisane, że też można tym zmywać makijaż. No nie wiem. Bardzo ładny zapach, pojemność 200 ml, cena bardzo niska, bo poniżej 10 zł, tak kojarzę. Nie powiedziałabym, że jest to produkt do cery tłustej, dlatego że on się nie charakteryzuje czymś takim jak na przykład Eva Claire, że zostawia taką, wiecie, buzię mega ściągniętą i tak dalej. Na pewno mi nie zaszkodził, fajnie zmywał makijaż, oczyszczał buzię, natomiast nie podoba mi się troszeczkę opakowanie, bo jest takie, że tutaj się naciska i tu taki dziubek wyskakuje.
No i druga rzecz to nie podoba mi się konsystencja, bo to jest niby żel, natomiast to z żelem nie ma dużo wspólnego. To jest jak taki rozwodniony kisiel, przecieka przez palce, jest dość nieprzyjemny w stosowaniu. Dzisiaj chyba pojadę na zakupy i kupię tą piankę z farmacji, w każdym razie, którą bardzo wiele z Was mi polecało. Cieszę się, że to zużyłam przez tą właśnie głupią konsystencję, to się też dość szybko zużywa. Raczej nie kupię ponownie, ale nie jest to zły produkt, ja go nie skreślam, natomiast przepięknie pachnie. Następny produkt, który się skończył, to jest żel pod prysznic Avon Senses o zapachu lagun i to jest taki odświeżający zapach. Waterfruits, to jest co? Nie wiem, co to są waterfruits i pear, czyli gruszki chyba, tak? Słuchajcie, przepiękny, przepiękny, cudowny zapach, miał niebieski kolor, kosztował mnie około tam 4-5 zł, bo jeszcze wtedy chyba był w jakiejś promocji. Dość wydajny, 250 ml, fajnie myje, nie wysusza absolutnie skóry, super. Na pewno jak będę w Coku, czy w ogóle będę miała jakąś możliwość zakupu czegoś w Avonie znowu, to na pewno wybiorę więcej, dlatego proszę dajcie mi znać, czy polecacie też te duże żele, te duże płyny do kąpieli w tej takiej śmiesznej butelce, wiecie której, i które zapachy szczególnie polecacie. Tylko wiecie, nie tak, że nie wiem, polecacie zapach lagun, tylko napiszcie, czym to mniej więcej pachnie, czy świeży, czy słodki, czy... Ten był świetny, miałam jeden wzięty na próbę, skończył się i na pewno kupię następny, tym bardziej, że no jak żel pod prysznic, to jest taka rzecz, która idzie na morgi. Szybko wspomnę Wam tak trochę awansem o świeczce. Ktoś mnie kiedyś strasznie okrzyczał, że w Denku nie ma prawa być świeczki, więc chyba napiszę do tej osoby, która to Denko rozpoczęła, się zapytam, czy mam prawo usadzić w Denko świeczkę. Ale że świeczki królują, YouTube świeczkowy, to powiem Wam szybko o tej. To jest świeca, którą ja kupiłam w TK Maxie z firmy Copenhaga Candle. Kupiłam dwie, to jest inna pokrywka, to jest od fresh, od świeżo wypranej bawełny. A ta brązowa to jest Warm Ginger. Ja takie samo zdanie mam o obu, na początku pachniały tak sobie, ale po kilku godzinach bardzo, bardzo zaczęły intensywnie pachnieć i mówię Wam dlatego, że macie alternatywę, jeżeli macie już dość na przykład gadania o Yankee Candle, o Bath & Body Works i o tych innych popularnych świecach, to tą akurat firmę z TK Maxa polecam, one kosztowały około 19 zł, więc nie aż tak strasznie dużo. Tak, tu jest cena, 19,99 a niby oryginalna z 43. Wiecie co, ja to kiedyś sprawdziłam na przykładzie chyba okularów przeciwsłonecznych, które kupiłam, bo ja myślałam, że to jest ściema w tym TK Maxie, że oni piszą te ceny niby oryginalne. No, ale to nie jest ściema. No przynajmniej to, co ja znalazłam, te okulary faktycznie były w takiej cenie, jak były podane i myślę, że tak nie do końca oszukują, chociaż nie wiem. Napiszcie mi, jeżeli miałyście jakieś świece właśnie z TK Maxa, jakich konkretnie firm i czy takie, które intensywnie pachniały i warto by było kupić na przykład do salonu jakieś wielkie, bo oni mają często fajne, czy bardzo duże. Następny produkt, krem pod oczy Avon A New Revitalist. To był taki podwójny krem przeciwzmarszczkowy. Jak widzicie, słoiczek tutaj jest wycałowany do reszty. I on tu u góry w pokrywce ma rozświetlacz w kremie. Taki bardzo przyjemny, delikatny, lekko różowy. Ja za chwilę sobie to odkręcę i wsadzę tutaj do szuflady z makijażem, z kosmetykiem blisko, żeby mieć to do makijażu. To jest krem rozświetlający, przeciwzmarszczkowy, system pielęgnacji okolic oczu. Powiem Wam, bardzo przyjemny, dość konkretny krem, fajny na noc, taki gęsty, jak ja lubię, ale jednocześnie czuć... On jest taki przyjemny, wiecie, ja mam na przykład jeden krem, który jest bardzo tępy pod oczy i go nie lubię, nie używam go pod oczy, tylko stosuję go na szyję, żeby go wykończyć. Nie pamiętam ceny, około 30-30 kilku złotych. W każdym razie przyjemny, ja go nie kupię tylko z dwóch głównie powodów. Po pierwsze, ja nie przepadam za grzebaniem palcem w kremie, wolę wszelkiego rodzaju kremy w pompce. I druga rzecz to jest taka, że ja cały czas, słuchajcie, szukam jakiegoś takiego mega hiper kremu pod oczy. Jeżeli macie taki krem, który mega nawilża po prostu, jest rewelacyjny, przeciwzmarszczkowy i tak dalej, to dajcie mi proszę znać.
Kolejny produkt z Bath & Body to jest mydło pianka, kupiony w zeszłym roku na wyprzedaży za 8 zetów. I powiem Wam tak, zdziwiona jestem i byłam bardzo, dlatego że to jest bardzo, 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 bardzo wydajny produkt. Przy stosowaniu, przy użytkowaniu normalnym, codziennym, kiedy to stoi w łazience, ja nie wiem, ze 3 miesiące się zużywa takie opakowanie. Mówię tutaj o dwóch osobach. Cena 29 zł jest dość wysoka, to oryginalna. W tej chwili jest część zapachów przecenionych na 18 zł, ja kupiłam dwa właśnie. I nie wiem, czy je do czerwca zużyję. Jest mega wydajny, bardzo Wam polecam. Wiem, że dziewczyny mówią, że potrafi przesuszyć ręce. Ja czegoś takiego nie zauważyłam. Dodatkowo z świetnym detergentem. Idealnie usuwa na przykład podkład z ręki, jak się maluje i wiecie, wyciarciam się podkładem na, wiecie, dłoń.